tylko zdusił budzik, bo ten nie znał litości. Nie chciał jej obudzić, niech sobie jeszcze pośpi. Sam miał trudności, bo sen go morzy. Odniósł wrażenie, że się dopiero położył. Dochodziła piąta, on po kuchni się krząta. Spakował co było, po sobie posprzątał. Dobór garderoby to czysty spontan. Nie ogolona morda, ale jakoś wygląda. Na zegar spogląda, to już jego czas. Coś tam jeszcze ugryzł, na kawę nie ma szans. Pod czajnikiem gaz gasząc, ubiera buty. Myśli ile zaoszczędzi, jak pójdzie na skróty. Liczą się minuty, a przystanek w chuj. Szybko się przedziera przez cały ludzki rój. Deszcz zaczął padać, w ogóle szkoda gadać. Dobiega, macha ręką, głośno krzyczy stój. Autobahn spierdolił, więc pół godziny stoi. Sięga po telefon, do szefa dzwoni. Mówi, że się spóźni, jesteśmy tylko ludźmi. W odpowiedzi słyszy, jak tamten na niego bluźni. Gorąco jak w kuźni, 12 godzin. Brak klimatyzacji, kogo to obchodzi. Dobrze się wypoci, kasy coraz mniej. Dodatki obcięli, teraz chcą na pensję wejść. Z początku miał chęć pokazać ile wart. Szybko się zniechęcił, choć miał dobry start. W każdej polskiej firmie nieliczna far. System motywacji poprzez systemy kar. To jakiś żart, pomyślał albo pech. Przerwa by coś zjeść, a tu wzywa go szef. Strół się, że jest leniem, wypomniał spóźnienie. Wraz z upokorzeniem rośnie u niego wkurwienie. Odebrał premię, śmiał się prosto w oczy. Mówił, że jest nikim, że mu nie podskoczy. On zaciskał pięści, miał go jak na tacy. Już mu chciał wyjebać, ale nie mógł stracić pracy. Na dziś wystarczy, 20 i nara. Grzecznie odmówił kumplom wyjścia na browara. Usiadł w autobusie, chciał przyciąć komara. Jedyne co przyciął to znajomy pyskanara. Stanęło na psach, a niby błaha sprawa. Świat realny wita, miasto stołeczne Warszawa. Wrócił o północy, co się zastanawiać. Pora i spać, bo zaraz trzeba wstawać. Kładąc się obok niej w delikatnym ruchu, przytulił, położył lekko rękę na jej brzuchu. Poczuł kopnięcia, miał sprawę jasną. Na nowo odkrył sens, uśmiechnął się i zasnął.